Dzień dobry. Powiedz, co myślisz o aferze na temat wycieku z oczyszczalni ścieków Czajka? Ogromny kryzys, jak mówią media, czy jednak burza w szklance wody? W tej chwili jesteśmy nad Wisłą. No tutaj widzimy, że jest bardzo dużo ludzi i spędzają czas nad tą rzeką. Tak, ponieważ jesteśmy nie na wysokości oczyszczalni ścieków Czajka, tylko przy Centrum Nauki Kopernik, a ta oczyszczalnia jest bardziej na północ, czyli tutaj te ścieki nie dopływają. Według mnie sytuacja jest dość polityczna. Jest to doskonała okazja do tego, żeby PiS stoczył bitwę z PO, obwiniając za wszystko prezydenta miasta Trzaskowskiego. Według mnie winy w tym wszystkim nie ma zbyt dużo Trzaskowski, ponieważ jako prezydent miasta został poinformowany, ale po dłuższym czasie, to, co po prostu wynikało z przepływu informacji, a wiadomo, prezydent miasta nie siedzi w oczyszczalni ścieków i nie ma wglądu do ekranów, które pokazują awarię kanalizacji, tak, chyba że się mylę. Ale są zarzuty właśnie, że Trzaskowski zataił informacje o pęknięciu pierwszego kolektora i informacje podał do wiadomości publicznej oraz odpowiednim służbom o wiele za późno, co uniemożliwiło skuteczniejszą reakcję. Pytanie, czy to wina Trzaskowskiego, czy osoby, która jemu te informacje donosiła, bo to może ta osoba zwlekała, a nie prezydent miasta, nie wiem. W każdym razie ta katastrofa na Wiśle jest też sygnałem dla władz naszego kraju, że czas coś zrobić z Wisłą. Proszę Państwa, gdyby na Wiśle były, przy Wiśle właściwie, były zbiorniki retencyjne, gdyby Wisła została uregulowana we właściwy sposób, to nie mielibyśmy problemów z suszą czy z wyciekami ścieków. Co więcej, mógłby być bardzo porządny transport rzeczny. A co to są te zbiorniki retencyjne? Bo to nie każdy musi wiedzieć. To jest taki zbiornik, w którym po prostu zbiera się woda i na przykład właśnie w awaryjnych sytuacjach można z tamtejszej wody korzystać. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to nie wiem, nie znam się, nie jestem hydrologiem, ale można w Google poszukać. Po tym nagraniu poszukam i tam w komentarzu wstawię jakiegoś linka dla zainteresowanych. No, tak jak powiedziałeś, widzimy tutaj nad Wisłą nic nie czuć, jest dużo ludzi i wydaje mi się też, że sporo osób tutaj przyszło dlatego, żeby podziwiać te ścieki, no ale nic nie ma, musieliby bardziej na północ pójść. Też jest dużo komentarzy na temat milczenia organizacji ekologicznych, które bagatelizują sprawę według niektórych. Jak do tego się odnosisz? No ja widziałam dzisiaj taki komentarz, a właściwie wiadomość w odpowiedzi na zapytanie jednego internauty do organizacji Greenpeace, czy oni zamierzają coś w tej sprawie zrobić. No to oni tam odpisali, że nie będą nic robić, no bo właściwe organy państwowe już się tym zajęły. No nie wiem, myślę, że jeśli organy państwowe faktycznie nie zadziałają, no to wtedy te organizacje mogą działać. No bo w sumie to co teraz mają robić? Nie naprawią kanalizacji ścieków. No jakoś nagłośnić tę sprawę, zaproponować alternatywne rozwiązania. Nie nagłośnili? No właśnie nie za bardzo. No to jeśli sytuacja tam będzie katastroficzna, bardzo poważna, no to wtedy powinni nagłośnić. No ale właśnie tam widzieliśmy, no kiedyś nie było oczyszczalni ścieków i ludzie jakoś żyli, prawda? No tak, jakoś żyli, ale miejmy nadzieję, że te oczyszczalnie ścieków będą działać. Więc też myślę, że tutaj ten problem jest trochę taki specjalnie poruszany, zwłaszcza przez TVP na przykład. A co sądzisz o tym, że no dosyć nowa oczyszczalnia ścieków, która
była rozbudowywana całkiem niedawno i której rozbudowa była największą inwestycją miasta stołecznego Warszawy obok rozbudowy metra warszawskiego drugiej linii, no że nagle tak poważna awaria. Czy to świadczy o jakiejś fuszerce, a może nie jakieś wiem, działania specjalne? Nie wiem, nie znam kwestii technicznych, jeśli chodzi o tą oczyszczalnię. No prawdopodobnie po prostu coś się popsuło, zawinił człowiek. Może podczas budowy prace zostały źle wykonane. Miejmy nadzieję, że to naprawią. I już czegoś takiego nie będzie. No ja nie chcę snuć tutaj jakichś teorii spiskowych, prawda, bo już i takie się pojawiają, że to tam chyba PiS tak to zrobił, albo że to tam zamach terrorystyczny. No nie będę takich rzeczy tutaj mówić niepotwierdzonych. No cóż, stoimy nad Wisłą. Ja teraz czuję taki troszkę zapach niezbyt przyjemny. Nie wiem, czy to... Ale to zawsze tak. Czy to właśnie zawsze, czy taki, coś dochodzi z tych ścieków? To jest tych taki ścieków? Zwykły zapach Wisły, raczej zapach takiej, nie wiem, no... Wody. No, takiej wilgoci, wody, tak, glonów jakichś, ale to nie są ścieki. Na pewno czyli nie. Ludzie spędzają czas nad Wisłą. Tak, korzystają z ostatnich chwil wakacji może, bo już w poniedziałek do szkoły niektórzy idą. Ale ten problem nie dotyczy tylko Warszawy. No, nie, Wisła Płocka przecież na przykład. Przez całą Polskę płynie. No i mieszkańcy Płocka są zaniepokojeni, bo tam 50% tak. Wody jest czerpanych z tak. Wisły. No, z tego co czytałam, to ludzie masowo zaczęli wykupywać wodę ze sklepów. A przy okazji na tym producenci wody zarobią. Prawda? Na przykład z Płocka. Nie wiem, jakie tam się tam... Woda jest sprzedawana. No ale tak, ale na przykład w Łomiankach, które są tak mniej więcej na wysokości tej oczyszczalni ścieków, no to problem jest mniejszy, ponieważ miasto korzysta z wód gruntowych. I tam się tak już Wisłą nie przejmują. Co najwyżej osoby, które się tam, nie wiem, jakoś specjalnie do Wisły podpięły, a nie są podpięte pod kanalizację miejską. Czyli podsumowując, jakie wnioski powinniśmy wysnuć z tego, co się stało? Po prostu, tak jak mówiłam, rząd powinien zaopiekować się Wisłą, zacząć w nią inwestować, albo może prywatne firmy powinny, państwo powinno im to ułatwić. Zróbmy zbiorniki retencyjne, transport śródlądowy i na tym skorzysta nie tylko Warszawa, ale cała Europa Środkowo-Wschodnia. Dziękuję za wypowiedź. Ja również.